A weź głowę. Dobra, siemaneczko, dzisiaj zrobiłem sobie takiego krótkiego vloga z autek. Zostało przygotowane trochę na dziandę specjalnie dla was. Jednak zanim zaczniemy, zanim rozpocznie się akcja, zanim pojawią się kaskaderzy i nasze maszyny, prośba do was, abyście w trakcie całego występu, wspierali w górę.
samochodem na dwóch kołach. Tę scenę pewnie znacie z jednego filmu, przypomnę choćby. W pierwszym samochodzie jedzie kobieta Adamczewska. Drugi samochód prowadzi Piotr Kraś, trzeci Kasper Adamczewski, a stawkę zamyka Marcin Wieduński. I uwaga, utrudniamy, bo ustawiamy slalom wywąt z kaskaderu. Kasper Adamczewski! Musiał celować między dwóch kaskaderów. Między nimi nie ma miejsca, aby zmieścił się tam samochód na czterech kołach. Marcin zrobi to tylko na dwóch. Próba zaliczona. Marcin Wieduński. A teraz pokaz akrobacji kaskaderskiej. W roli głównej nasi ludzie od zadań specjalnych. Proszę bardzo, wyjście na zewnątrz samochodu jadącego na dwóch kołach. Sebastian Kamieński, Kubazel. To jest właśnie w ich stylu, słuchajcie, do góry nogami, tak jest. Sebastian i Kuba, brawa, brawa jeszcze raz, kochani, dla nich. A teraz popisowy numer Neli Adamczewskiej. Nela w asyście Marcina i Dawida. Słuchajcie, moi drodzy, Nela jest jedną z trzech pani jeżdżących na dwóch kołach. Pozostałe dwie panie to obywatelki Chińskiej Republiki Ludowej. Zobaczmy jeszcze parkowanie między samochodami. Precyzyjne parkowanie prosimy. Bez problemu. Nela Adamczewska. Ten samochód jedzie na dwóch kołach. Tak jeździ tylko parę osób na świecie, to znaczy po tej stronie, po której nie ma kierownicy. To jest zupełnie inna trudność, zupełnie inny balans, gdzie indziej jest środek ciężkości. Kasper Adamczewski, który... Bardzo powoli. Ważny jest każdy najdrobniejszy ruch kierownicą. Numerek za nimi. Mm. 360 stopni zaliczone! Duże brawa Kasper i Piotrek! Ale zobaczcie, Kasper jedzie i prowadzi jedną jak Kasper, a może w ogóle bez trzymanki spróbuj, co? Ja się, no coś ty. Kasper, naprawdę... Piotrek, ściągnij go na ziemię, bo on coś chyba zawiesił się, czy co? Otóż to Kasper i Piotrek. Cała porta na tych specjalistów obie. A teraz uwaga, słuchajcie, przesiadamy się na motory i to nie byle jakie motory. To są ścigane Kamil Kliborg z Nixo. Przywitajcie ich dużymi, dużymi brawami. Tysiące kroków treningu, a ten trening nie zawsze legalny, czasami gdzieś na jakichś mocnych drogach publicznych. Ale dzisiaj są tutaj z nami serce, myślę, że i swojej satysfakcji. Wyhamowanie na przednim kole, wbrew pozorom bardzo trudny element, nazywa się stopping. A teraz w cyrkle. Cyrkle to taki klasyczny element stuntu motocyklowego. Tak nazywa się ta dziedzina ewolucji na ścigaczach. Stunt motocyklowy, ci panowie to stunterzy, a te wszystkie przejścia, przeskoki, przysiady to kombosy. Pomagamy, pomagamy brawami! Niewinne zabawki, no ale to jest właśnie klasa tych kierowców. Jazda na tylnym kole Willi. Bez szybanki Kamil Nikliborg z Nixo. I
Jeszcze raz stopi. Zakończony kangurem. Cały motor się ujął. Przypominam, waży ponad 170 kg. A teraz procent prezeklewy trzymanki, a wy kochani bijecie mu brawa. Bijecie mu brawa. I zobaczcie na Kamila, on przygotował coś specjalnego. Zobaczcie, w jaki sposób Kamil jeździ ścigaczem. Nie próbujcie tego w domu. Nie próbujcie, nie polecam. Kamila, może przypalimy jeszcze kasę dla publiczności. Chcecie? No jak żeby mógł się obyć stand motocyklowy bez następnym razem na autostradzie wyprzedzi was taki ścigacz, lecąc grubo ponad 200 albo i 300 na godzinę. Przypomnijcie sobie te występy Kamila i Dawida tutaj w Energylandii dla was dzisiaj. To jest ich pasja. Zorganizowana akcja, czy coś, o co tu chodzi? A ja już wiem, ja już wiem. Słuchajcie, oni sobie wymyślili, że będą latać. Będą latać z tej wieży. Panowie, ale to będzie ryzykowne. No, jeśli macie latać i spadać na tę poduszkę, no to trzeba wiedzieć, jak na nią spaść, trzeba na nią trafić. A jak wiatr powieje i nie traficie, to wiecie, jak to się może skończyć. To jest jakby nie było piąte piętro, panowie. No. Chcecie? No proszę bardzo. A wy chcecie to zobaczyć? No jak chcecie to zobaczyć, to zróbcie wrzawę dla nich, zróbcie hałas. Kto pierwszy skacze? Wyliczankę robią. Na kogo wypadło? Na ciebie. Bastian, ja wiedziałem, że na ciebie wypadnie, słuchaj. Znam twoje szczęście, no pewnie. Kochani, kochani, za chwilę Sebastian skoczy z piątego piętra na poduszkę. No, uwaga. No nie rezygnuj, Sebastian, no co ty? Wszystko pod kontrolą, słuchajcie. Sebastian Kamiński, skoczka z Kamińskim w jego wykonaniu. A teraz panowie nam pokażą, co potrafią. Zobaczmy. Salto w wykonaniu Kuby, Kubazel. No i teraz Adrian Stachura. Ciekawe, co nam pokaże Adrian. Basalta łamane. Adrian Stachura. Kochani, kochani, na krawędzi staje mistrz Europy. Olek Aksamitny jest mistrzem Europy w skokach akrobatycznych na ścieżce. Tym razem spadł z piątego piętra i bardzo widowiskowo spadł Olek Aksamitny. Słuchajcie, oni są z powrotem na górze, chyba się spodobało. No to co, zróbmy dla nich wrzawę jeszcze raz. Panowie, prosimy. No to Sebastian Kamiński. Co pokaże Kuba? Kuba staje tyłem. I wykonuje dwa salta! Dobra zel! Został Adrian, został Olek. Jak znam tych gości, to na pewno coś spektakularnego wymyślą. Proszę bardzo, Adrian staje na rękach. Wybił się z rąk! Adrian Stachura! No i jeszcze skok mistrza Europy. Prosimy o skomplikowane... I tak właśnie było. O najwyższym stopniu trudności elementy akrobatyczne. Nasi akrobaci, specjaliści od spadania. Panowie, szacunek, świetna robota dla nich. Przed wami
Moi drodzy, ten kaskader potrzebuje waszego wsparcia, jak nic inny. On naprawdę bez tego żyć nie może. Ale on odwdzięczy się wam niesamowicie. Robimy hałas, jazda na dwóch czołach i to jak to oszalamsko. Erik Roczał. A za chwilę Erik zaprezentuje precyzyjną jazdę na dwóch czołach. Na początek będzie to próba celowania między dwóch kaskaderów. Zobaczmy. Próba zaliczona. I będzie teraz jeszcze trudniej, bo tym razem za kaskaderami oczywiście na dwóch czołach. Pomóżmy. To na pewno zdopinguje tego młodego zawodnika. I jeden zakręt. Drugi zakręt. Jest i trzeci zakręt. Erik Goczał, gdzie dalej nie poddaje się. Proszę bardzo, jaka precyzja. Zawraca, coś niesamowitego, słuchajcie. Tych zakrętów będzie znacznie więcej. Niesamowite umiejętności. Erik Goczał. Brawa, duże brawa dla Erika. A teraz słuchajcie, Erik. No i jak sami się domyślacie, ten kład waży sporo ponad 100 kg. Trzeba naprawdę niezłej techniki, aby postawić go na dwa koła. No i przejechać całą prostą, jadąc właśnie na tych dwóch kołach. Zobaczmy, czy tę technikę Erik posiada. Radzi sobie bez problemu, słuchajcie. Duże brawa, Erik Goczał. 13-letni kaskader, najmłodszy kaskader w Europie. No i teraz uwaga, połączenie akrobatyki i jazdy kładem. Tak, Erik jeździ kładem. Proszę bardzo, do góry nogami. Erik Goczał, brawa, duże brawa dla niego. Paweł Horbacz! Paweł Horbacz! Motocyklista w Globusie śmierci. Brawo! Tak, ale to nie koniec. Za chwilę do Pawła dołączy drugi motocyklista. Radek Marsz. No teraz tam naprawdę będzie ciasno. Tam nie będzie ani centymetra na błąd. Bardzo ważna jest synchronizacja. Oni muszą idealnie w tym samym momencie wystartować. Muszą zachować to samo tempo. Muszą kontrolować odległości między motorami. To będzie bardzo trudne, bardzo ryzykowne. Bardzo niebezpieczne.
Są dla was motocykliści w Globusie Śmierci. Oni teraz podjadą tutaj bliżej, pokażą swoje twarze. Myślę, że każdy z nich z osobna zasłużył na wasze uznanie. Radek Barcz i zapisany w księdze rekordów Guinnessa Paweł Horbacz. Brawa, duże brawa, motocykliści w Globusie Śmierci. Wracamy do kaskaderki samochodowej, a raczej do filmów akcji, z których ta kaskaderka się wywodzi. Żaden szanujący się film akcji z udziałem kaskaderów samochodowych nie może obejść się bez pewnych klasycznych elementów. Na przykład zwrot o 180 stopni w poślizgu, tak zwana zawrotka Piotrek Kinawicz. Poprosimy jeszcze raz zawrotkę. Ale co dziś kończyka, musisz się poprzeć na skończkę. Trochę silnie, zobaczmy. Robimy za dyna. No teraz poczujemy się jak na planie filmowym. Możemy. Marcin. Chcecie jeszcze raz? Powtarzamy Jotę, tym razem samochody pojadą naprzeciwko siebie, oczywiście na wstecznym. Marcin i Kacper. Ale jest z nami Kacper Adamczewski i w jego wykonaniu Altonen 360. Kacper Adamczewski! Chcecie jeszcze? Tak! No teraz może coś klasyki. Balet! Balecik! Parkowanie równoległe. Mogę cię założyć, że na widowni są osoby, które mają kłopoty z tym parkowaniem równoległym. Są kierowcy, którzy mają z tym kłopoty. A być może są nawet takie osoby, które przez parkowanie równoległe musiały powtarzać egzamin na prawo jazdy. Zostawmy tyle miejsca, ile właśnie potrzeba, aby zmieścił się samochód. Słuchajcie, czasami tyle miejsca jest na parkingu przy centrum handlowym w niedzielę handlową. Kacper i Piotrek jadą na zakupy. Uwaga! Przewodnie, Kacper i Piotrek! Chcecie szybciej? Kochani, kochani, wyszujemy! Thank you.
dźwięk 300 konnych silników. To lubimy! Dawid! Kasper! Marcin! Piotrek! W dalszym ciągu będzie ryzykownie, będzie niebezpiecznie, ale będzie też nieprzewidywalnie. A dlaczego? Ponieważ to, co teraz się rozegra, do tego nie da ułożyć scenariusza, nie da się ułożyć kolejności trików. Bo to wszystko zależy od innych czynników, na przykład od wiatru. Na przykład od wiatru, który patrzy na naszą flagę, czasami to być łatwo śpiewa. Ale kochani, scenariusz tego występu możecie też ułożyć wy, do tego was gorąco zachęcam. To tworząc odpowiednią atmosferę spowodujecie, że zobaczymy triki. Im większy będzie hałas, tym bardziej ryzykowne, tym bardziej widowiskowe. Do czego was zachęcam. Zróbcie atmosferę dobrą, a zobaczymy może Whipa. Albo zobaczymy MTB, Mateusz Mesik-Kowalski na naszej... Jest wicemistrz polski, członek kadry olimpijskiej BMX, Rafał Skiejcik-Kierc. Specjaliści freestyle motocross, Freddy Peters, Niemcy. Sebastian Niedziela. Jest Krzysztof Grunostaj. Słuchajcie, umawiamy się w górze, kiedy jest w powietrzu. Robimy duży hałas. Pomaga. I zobaczmy naszych akrobatów. Kubazel, Adrian Stachura, Sebastian Kamiński, mistrz Europy, Olega Smith, dwa salta proste. Kolejny najazd Freddy'ego. Głośno! Superman Smitha, Freddy Peter. Ryzykowny pip w wykonaniu Krzysztofa. Zostaną podjęte decyzje. Jeśli one mają być te najtrudniejsze, najbardziej widowiskowe, musicie pomóc. Czy wy jesteście gotowi? Superman Sid Grab. Krzysztof Grunostaj. Superman Zidra, Sebastian Niedziela. I uwaga, następny najazd. Pomóżcie drugiemu, pomóżcie. Jest niesamowicie, słuchajcie. Indy Swiftplay. Atak! Sebastian. Uważam, Krzysztof Grunostaj. Sebastian, teraz zobaczcie, podwójny. Patrzymy również na naszą wieżę, tam szykuje się Mateusz, tam szykuje się Rafał. W gotowości Freddy.
Kochani, kochani, to właśnie teraz, uwaga! Rzadko oglądane, no ale wicemistrz Polski przecież, no członek kadry olimpijskiej, BMX, Rafał Skajcik-Kierc! Specjaliści freestyle motocross, bardzo ryzykowne whipy, uskuteczniał Krzysztof Biodostaj! Backflipa na 23 metry, skoczył dla was! Freddy Pitek! Superman Seedcraft w wykonaniu Sebastiana Niedzieli! Na ścigaczach Kamil Nikli-Bortz-Nikson!